Z łaski Chrystusowej przeczytamy. Drugi list świętego Pawła Piotra, trzeci rozdział. Trzeci rozdział, drugi list świętego Piotra. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez aniołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i były ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nimi bez skazy, bez nagany w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, którą mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umacnieni, przekręcają ku własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocy swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen. Apostoł Piotr przed 70 po Chrystusie pisze drugi list, jednocześnie można powiedzieć z pierwszym, z różnicą 1-2 lat. Jest apostołem, który poznał Dzień Zielonych Świąt, który poznał moce i charyzmaty Ducha Świętego, deszcz pierwszego apostolskiego kościoła, i to jest apostoł, o którym prorokował sam Jezus Chrystus z początku jego posłannictwa, że jak jesteś młody, będziesz chodził gdzie chcesz, ale jak się zestarzejesz, złapią cię i zostaniesz skazany na śmierć.
i pójdziesz, będziesz chodził tam, gdzie nie chcesz, ale w taki sposób będziesz wychwalał poprzez swoją śmierć Chrystusa. I to jest człowiek doświadczony szczególnie, który kończy poprzez zniszczenie Jeruzalemu w 70 po Chrystusie. Apostoł Piotr jest doświadczonym i z doświadczeniem, które uczynił Bóg, ale doświadczony poprzez objawienie Ducha Świętego i w poznaniu woli Boga, ale i doświadczony w łasce Chrystusowej, gdzie uczył go w całym jego życiu i dawał mądrość. Dlatego nie szedł gdzie chciał, ale doradzał mu Bóg w trudnościach i na koniec zachował go aż do wyznaczonego czasu, gdzie w Rzymie ucięli mu, raczej ukrzyżowali go i poprosił, tak jak jest napisane w historii, aby go ukrzyżowali na odwrót. I ostatnie, to co jest napisane apostoła Piotra, jest o ostatecznych dniach. I opisanie jest znowu szczegółowe, ale zupełnie objawiające. Opisałem wam dwa listy, poprzez które staram się, chęcią moją jest, abym utrzymać was w czujności, prawe wasze umysły, abyście pamiętali to, co my robimy dzisiaj, o słowach, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy Starego Testamentu i na przykazanie Pana dla nas i Zbawiciela podane przez apostołów. I wszystko to jest podobne co do ostatecznych dni. Ale przede wszystkim musimy poznać, że w ostatecznych dniach powstaną ludzie, szydercy z drwinami, którzy będą postępować i chodzić. I tutaj jest widoczne, kto jest szydercą. Będą postępować według swoich własnych pożądliwości i nie patrzmy na innych, ale patrzmy na samego siebie dzisiaj. Jak chodzisz z pożądliwością serca, Bóg cię widzi jako szydercę z drwinami. To będzie pokazane. Jak chodzisz prowadzony poprzez Ducha Świętego, wtedy znowuż będzie objawione, że Bóg jest z tobą i w twoim życiu uczyni wielkie rzeczy. I od tego momentu zaczynają się wielkie rzeczy. Od tego, jak podjąłeś decyzję, abyś chodził w ciągu dalszym twojego życia, prosząc i wzywając, i powtarzam, nie prosząc, wzywając, szukając deszcz w późnej porze deszczowej. I jak wzywamy deszcz w późnej porze deszczowej dla nas, dla naszej rodziny, dla naszego kościoła? W dwa sposoby, poprzez dwa sposoby, zupełne sposoby. I też trzeci jest, i też zupełny. Pierwsze jest podporządkowanie nasze do Słowa Bożego. Wzywam deszcz w późnej porze deszczowej, jak staram się, abym chodził dokładnie po śladach Chrystusowych. Po drugie, w komorze modlitewnej mojej poprzez Ducha Świętego, wzywając obecność mojego Ojca Bożego i wzywając, aby mnie wzniósł Pan poprzez Ducha Świętego do tronu Bożego, abym znalazł łaskę i abym przyjął miłosierdzie. I po trzecie, wszystko to jest marne, jak nie ma trzeciego, jest miłość. Miłość w kościele, do braci naszych, miłość do tych, którzy są na zewnątrz, bo Bóg kocha wszystkich ludzi i chce, aby przyszli do upamiętania
i miłość do naszych wrogów i do wszystkich tych, którzy nas oskarżają, którzy nam szkodzą i cierpimy poprzez powód ich. I te trzy są to cechy wzywania deszczu bez przestania i wzywania i szukania deszczu w późnej porze deszczowej. Dlaczego? Bo tak jak powinniśmy chodzić nie według pożądliwości serca, ale według Słowa Bożego, w naszym chodzeniu są też i nasze prośby. Jest to, o co prosimy. Aby była więc nasza modlitwa przychylna wobec Boga, aby słyszał Bóg naszą modlitwę i wiemy, że odpowie, i nasza modlitwa jest: wyślij nam do naszej rodziny, do kościoła, do naszej ojczyzny deszcz. Teraz, w porze późnego deszczu, jest, abym to, co robił, aby było zgodnie z wolą Boga, i jak słyszę, że mnie wysłuchuje, od razu mi daj. To są trzy rzeczy, na które powinniśmy zważać. Pierwsza jest posłuszeństwo w Słowie Bożym. Po drugie jest wypełnienie i wzywanie w komorze modlitewnej poprzez Ducha Świętego. I po trzecie spójnik jedności, miłość, doskonałości. Ale jednak żyjemy w otoczeniu, gdzie ludzie nie mają tych cech. Są w bałwanach, są w czarach, w kłamstwach, w horoskopach, we wróżkach, w błędach, w mądrości nie z góry, ale ziemskiej, która jest żywiołowa i demoniczna. Tych jednak miłuje Chrystus. I jeszcze tych, którzy są z synagogi szatana, którzy mówią, że są chrześcijanie, i tych też przyprowadzi, jak my wzywamy i szukamy deszcz w późnej porze deszczowej, bo to jest wola Boga, dobra, miła i doskonała, aby i zbawienie ostatecznych dni będzie coś jedynego, nieprzewidzianego i chwalebnego, bo przyjdzie od Ojca poprzez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To będzie dzieło Boże. To będzie to, ta przychylność Boża. I po pierwsze, powinniście wiedzieć, będą szydercy, ale nie załamujcie się, którzy wykorzystuje diabeł, aby załamywać dzieci Boże. Będą mówić: co mi teraz mówicie, że Pan jest blisko? Już teraz tyle lat mówią w kościele i nic się nie zmieniło. Ale jednak wytłumacza apostoł Piotr, mówiąc: ochotnie nie zwracają uwagi, że niebiosa i ziemia od dawna zostały stworzone przez Boga i ziemia była pełna wody i duch był krążony, był otaczał wody, ale Bóg stworzył ziemię, bo wystawił ją ponad wody i jak Bóg zostawi te wody, wypełni się znowuż cała ziemia, woda lodów, woda chmur, woda ziemi, woda otchłani, znowuż się wypełni ziemia, ale jednak Bóg poprzez swoje słowo powiedział: niech się stanie światło, niech się stanie ziemia, i powiedział poprzez swoje słowo, stworzył niebiosa, ale i ziemię, która wyszła z wody i stanęła na wodach. I poprzez tą wodę, którą lekceważą ci szydercy, mówiąc, że to słyszałem już. Nie mów tak nigdy, że to już słyszałem. Jak to słyszałeś? Dlatego, bo Bóg to zapewnia i to zrobi. I poprzez tą wodę, które rozdzielił Bóg,
poprzez grzechy i nieprawości ludzi, Pan sądził całą ziemię i dał kataklizm, poprzez który nie został uratowany nikt inny, jak tylko Noe, poprzez jedną przyczynę. Bo uczynił sprawiedliwy we wszystko, jak co Pan opisał mu i objawiał mu w stworzeniu arki. Jak zdecydowałby, aby zbudował arkę tak, jak on chciał, poprzez swoją mądrość, nie mógłby się ustać w katastrofie wody. Uratowała go posłuszeństwo w Ewangelii i zbawiło go, uratowało go, że mógł słyszeć głos Ducha Świętego, to, co chce Bóg od nas. I uratowała go miłość, którą miał dla wszystkich ludzi, bo nie przestał nigdy, 120 lat, jak budował arkę, aby wzywał, aby byli zbawieni ludzie, że Pan zniszczy ziemię. Kto wejdzie do arki, będzie uratowany i nikt nie usłuchał. Nie ma znaczenia jednak. Noe jednak to mówił. I Noe został uratowany. I on, i jego żona, i jego dzieci, i jego i cała rodzina. Dlaczego? Bo w jego sprawiedliwości wzywał głos Ducha Świętego i słuchał ten głos. I w sprawiedliwości jego został przekonany, że było potrzebne, aby uczynił wszystko, co Bóg mu mówił, w każdym szczególe jego życia i w każdym szczególe budowania arki. Ale poprzez te słowo, kontynuuje apostoł Paweł, dzisiejsze niebiosa i ziemia są zachowywane poprzez Słowo Boże, poprzez ognia, które przyjdzie w dniu sądu. I ludzie mówią, czytałem, że ziemia jest magazynem ognia. Atom jest jednym miejscem, gdzie będzie zniszczony przez ogień. Jak zacznie się, nie pozostanie nic. To, że nie została zniszczona ziemia przez ogień, jest dlatego, bo Bóg zachowuje ziemię i niebiosa, dopóki aż zakończy swoje dzieło. Jak zakończy swoje dzieło, wtedy zostanie spalona, nic nie pozostanie. I mówi Słowo Boże, zważajcie na jedną rzecz, ciąg dalszy tego, co napisałem, mówi apostoł Paweł. Od Pana, dla Pana, jeden dzień jest jak 1000 lat. I 1000 lat jak jeden dzień. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry, bo inaczej nie możemy zrozumieć. Tak jak to niżej. I tak jak Joel, jak powiedział, jak przyjdzie lud izraelski w 48, na koniec tego pokolenia zbiorą się wszystkie narody przeciwko Izraelowi i wtedy przyjdzie druga paruzja Pana. Bierze koniec, początek i koniec. Dlatego to mówi apostoł Paweł, mówiąc, nie mówcie, że Pan zwleka, jak przyszedł koniec, ale tak jak twierdzą niektórzy, że Pan się spóźnia. A dlaczego nie przyszedł? Bo nie chce, aby zginęli niektórzy z nas. I tutaj przestraszmy się. Nie chce, aby zginęli niektórzy z nas, niektórzy z naszej rodziny, niektórzy z naszego kościoła. Nie chce, aby zginęli. Bo przyjdzie znienacka w godzinie, w której się nie spodziewasz, jak złodziej w nocy, w dniu porwania. I od tamtego dnia zaczyna dzień Pana, czyli 1000 lat. Porwanie, 7-letni okres Antychrystusa, 1000 lat królowania, końcowy sąd i wszystko nowe. Jak się to stanie,
jak się to stanie, to co opisuje na początku i na końcu apostoł Piotr. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, poprzez który niebiosa z trzaskiem przeminą, te niebiosa, które widzimy, cała ziemia jest rzeczywistością, przeminie z trzaskiem, a żywioły rozpalone stopnieją. I ziemia, i dzieła wszystkie ludzkie na niej spłoną. I to jest koniec, który zaczyna, koniec planu Bożego, który zaczyna się poprzez porwanie Kościoła i kończy się z ostatecznym sądem. I teraz przyszedł do nas Słowo Boże, tak jak prorocze słowo. I dlatego, że to wszystko ma ulec zagładzie, to co widzicie, niedługo już nie będzie istniało. Nic nie będzie istniało. Ani ziemia, ani niebiosa, ani gwiazdy, nic. I dlatego, że wszystko ma ulec zagładzie, jakimś powinniście być wy w świętym postępowaniu? Jakie powinno być wasze zachowanie? Jakie powinno być wasze życie? Dlaczego? Bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. I moja żona, i moje dzieci, i moje wnuki, i twoja żona, i twoje dzieci, i twoi bracia, i siostry. Wszyscy chcą, by byli zbawieni. Ty chcesz. Jak chcesz, musisz być podobny do Chrystusa, musisz mieć cierpliwość. Chrystus, który chce, aby byli zbawieni wszyscy ludzie, co robi? Pokazuje cierpliwość. Dlaczego? Aby zdążyli. Aby ktoś doszedł do upamiętania. I my co robimy? Pokazujemy cierpliwość. Dlatego co mówi? Jak zachowasz słowo cierpliwości mojej, mówi Chrystus, i pokazuję cierpliwość, nie spóźniam się, wtedy i tylko wtedy zachowam cię w godzinie próby. Jak nauczysz się cierpliwości, cierpliwość jest cechem miłości i miłosierdzia. Jak nauczysz się cierpliwości, wtedy pewną rzeczą jest, że zachowa cię Chrystus w godzinie próby. Dlaczego? Bo będziesz podobny do Ojca Niebieskiego. I teraz co robi? Pokazuje cierpliwość, nie spóźnia się. Tak jak niektórzy mówią, że to jest spóźnianie. Pokazuje cierpliwość dla nas, którzy my tutaj jesteśmy, dla naszej rodziny, która nie jest tutaj jeszcze. Jest potrzebą, abyśmy byli podobni do naszego Ojca. Jak będziemy podobni do naszego Ojca Niebieskiego? Chodząc z miłości, naśladowcą Jego stańmy się. Jaka powinno być nasze życie, jak wszystko to niszczeje? I w pobożności, jak powinieneś być? Jakie powinny być twoje cechy? Jakie powinno być twoje zachowanie w świętym postępowaniu i w pobożności, aby poprzez cierpliwość Bożą, ale i poprzez cierpliwość twoją przyjdzie Chrystus, aby nas porwał. Bo jest pewną rzeczą, że niebiosa zostaną spalone w ogniu i rozpalone żywioły rozpłyną się. I teraz idzie do szczegółów dla nas. I dziękujemy Bogu za Jego Słowo. I dlatego, umiłowani, na to oczekujcie, starajcie się, abyście znaleźli się w tamtym dniu. Teraz starajcie się. Teraz, abyście znaleźli się w tamtym dniu, jak będzie usłyszana trąba Boża. Rozkaz Boga, trąba Archanioła. Teraz starajcie się, abyście utrzymali się
bez skazy, bez nagany i w pokoju. Teraz jest czas. Dzisiaj i od dzisiaj jest czas. I to jest proście o deszcz w późnym okresie późnego deszczu. Starajcie się w tamtym dniu, abyście znaleźli się bez skazy i bez nagany i przestańcie uważać, że to jest, ale to jest ratunek naszego Pana, bo jest napisane z listu apostoła Pawła, o których rzeczach są pewne niezrozumiałe rzeczy dla tych, którzy nie są niewykształceni, niezbyt umocnieni. Wy, znając o wszystkim, bracia i siostry, rozumiemy, jakie poznanie nam dał Bóg. Panie Boże, to jest wzruszające. Poprzez Stary Testament, Nowy Testament, poprzez wszystko dał nam poznanie jedyne. I nie dał poznania uniwersytetu ani doktoratu, ale dał poznanie prostoty nauczyciela Jezusa Chrystusa i przewodnika Jezusa Chrystusa. Te dzieci wszystko to znają. Nie znają dlatego, bo wykształcili się w uniwersytecie albo nie wiem gdzie jeszcze, ale znają to, bo Bóg ich na nowo narodził i ochrzcił ich w Duchu Świętym. To jest dzieło Boże, cudowne dzieło Boże. I to jest poznanie, które nie można zmienić. To jest cudowne poznanie. Czyli to, co czytaliśmy dzisiaj, że żywioły świata, że z ogniu się rozwalą. Skąd to wiedział apostoł Piotr Rybak, niewykształcony? Skąd to wiedział? I tylko Piotr o tym mówi. I to, co znamy, my, plan Boży, i my, którzy jesteśmy prostymi ludźmi, i niektórzy może mamy jakieś wykształcenie. Skąd mamy to? Skąd to wiemy? Jaki uniwersytet tego uczy? Tylko Kościół jest uniwersytetem niebieskim. Niebieskim uniwersytetem. Ja jestem ekonomologiem, ale nie mam nic wspólnego z tym. I nic nie wiedziałem. Znałem tylko prawosławny, katolicki i wiedziałem, że kto nie jest prawosławnym, jest sektą. I jeździłem do Dyno i modliłem się do Matki Boskiej i Bóg mi odpowiadał. Nikt, skąd miałem to wszystko wiedzieć? I kto mnie tego nauczył? Bracia i siostry, Ewangelia twoja i moja nie jest ludzką Ewangelią, tak jak mówi apostoł Paweł. Nie nauczył nas tego człowiek. Ewangelia moja i twoja, którą mamy w sercach naszych, Chrystus nas nauczył, Chrystus nas uczy i Chrystus będzie kontynuował i będzie nas uczył, dlatego nas zapewnia i mówi: zważajcie, nie nazywajcie się nauczycielami. Jeden jest nauczyciel, Chrystus. Nie nazywajcie przewodnikami, że wy nie jesteście przewodnikami. Jeden jest przewodnik, Chrystus. I my to zrozumieliśmy dobrze, że tutaj nauczycielem jest Chrystus. Przewodnikiem jest Chrystus i wszystko mamy jednego Ojca niebieskiego. Nie mamy wielu ojców. Jeden jest Ojciec nasz, ten, który jest w niebie. I my kim jesteśmy? Braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Dzieci Boże, współdziedzice Boże i Chrystusowi, Kościół pierworodny. Imiona, których jest zapisane w niebiosach. Kto cię uczy, bracie? Chrystus. Kto cię czyni, że rozumiesz? Chrystus. Dlaczego nie przemieniasz pism? Bo ty nie jesteś niewykształconym i niezbyt umocnionym, bo cię uczy Chrystus. Alleluja. Jesteśmy radośni, bracia i siostry. Ja teraz latam z mojej radości i mówię, co teraz ja czytam?
co to ja teraz mówię? Co to jest, co teraz słucham? I dlatego teraz, jak żyjecie ten wielki cud, który nazywa się Kościół i Chrystusowy, filar i podparcie prawdy, i żyjecie z łaski w tym Kościele, Chrystus nas dodał każdego z osobna tego Kościoła, zachowujcie, nie zapominajcie, że świat jest w bałwanach, chodzą według pożądliwości serc ich. Zachowujcie się, abyście nie byli pociągnięci poprzez błędy i nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Jesteśmy na skale wiecznym, nie jesteśmy na morzu, nie jesteśmy na ziemi. Nasza mądrość nie jest ziemska i demoniczna. Chrystus, Bóg dał, wsadził nas na skałę, czyli na Chrystusa, oparci, niewzruszalni, stali. I na tej skale, gdzie uczy nas Chrystus, prowadzi nas Chrystus, dla nas wszystkim jest Chrystus i wszystko w naszym życiu jest Chrystus. Wszystko i wszystkim jest Chrystus. Nie mam nic do powiedzenia o kimś. Wszystko w moim życiu, w Twoim życiu jest Chrystus. I na wszystko w naszym życiu, w Twoim życiu, w naszym życiu jest Chrystus. To On jest naszym oparciem, na którym nas oparł i naprawdę wsadził nas Bóg, abyśmy trwali niewzruszalni. I dlatego na tym stanowisku, na tej skale zważaj, abyś wzrastał, abyś miał postęp. I jak będziesz miał postęp, to rozważaj i w tym trwaj. To rozważaj i w tym trwaj. To rozważaj i w tym trwaj. I wtedy będziesz miał postęp. Twój postęp będzie widoczny u wszystkich ludzi. I jak w dodatku zważasz na samego siebie, aby było nieskazane i beznagane w tamtym dniu, i szczególnie w nauce apostolskiej, tą czystą wodę, dodając brud, wtedy z samego siebie zbawisz, ale i tych, którzy Cię słuchają. I na tym stanowisku, na tej skale zważajcie, zachowujcie się, wzrastajcie w łasce Bożej. Jak? Poprzez uniżenie. Jak chcesz wzrastać w łasce Bożej, trwaj, pozostań przez cały czas, bądź w uniżeniu. Uniżony wobec ludzi, wobec Boga i wobec wszelkiej mocy. Wiesz, co to znaczy uniżony? Nie jesteś niczym. Niczym nie jesteś. Bo jak ktoś sądzi, że jest czymś, a jest zerem, samego siebie oszukuje. Jesteśmy niczym, bracia i siostry. I co dobrego mamy z góry, z Boga Ojca przyszło do naszego życia. I jak Bóg pociągnie trochę pociągnie, obecność swoją zburzy się wszystko, co jest dobre. Byli ludzie w mojej pracy, w moim życiu, którzy uważali, że są wykształceni, że mieli dobre prace. I teraz ani emerytury, panie Korowesy, nie możemy mieć. To jest coś strasznego. Coś strasznego. Złe czasy, ostateczne dni, proście o deszcz w późnej porze deszczowej. Wszystko Bóg będzie błogosławił. I Ciebie, i Twoją rodzinę. Ma Bóg sposoby, aby otworzył wodospady niebios i aby wylał swoją błogosławieństwo. Nie bój się, ziemio, nie przestraszaj się. Pan uczyni wielkie rzeczy w późnej porze deszczowej. Dla kogo? Dla tych, którzy wzywają deszcz w późnej porze deszczowej. Wzrastajcie w łasce Bożej. Jak? Zmniejszając wy, i aby wzrastał Chrystus w naszym życiu. To znaczy uniżenie. Ja muszę się zmniejszać,
i aby wzrastał Chrystus, ale wzrastajcie też w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak? To rozważaj to i w tym trwaj. I przyjdzie Bóg naprawdę, aby dał Ci ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego. I wszystko to jest wynikiem. Proście o deszcz w późnej porze deszczowej. Proście deszcz w uniżeniu. Proście deszcz poprzez objawienie. Proście deszcz bez mazy lub skazy. Proście o deszcz z wiarą. Proście o deszcz i Bóg otworzy wodospady niebios. I wzywając o deszcz, wykonując to wszystko, będziemy prosili: Panie, Panie, wyślij deszcz dla mojej rodziny, dla Kościoła naszego, dla naszej Ojczyzny. W imieniu Chrystusa. Amen.